Cześć, tu Dom G17. Gramy FIFA 18 Ultimate Team. Następny mecz może dać mi mistrzostwo 8 ligi. Już zapewniłem sobie awans wyżej. Początki trudne w Ultimate Team. Nie mogłem sobie się troszeczkę przyzwyczaić do gry w obrony, natomiast teraz już idziemy do przodu. Mój skład troszeczkę już lepiej wygląda. Przeciwnik widzieliśmy ustawienie 4-5-1, jeśli dobrze rzuciłem okiem. Skład z Bundesligi. Ja gram systemem 4-4-2, który postaram się omówić w jednym z filmików. W bramce Karnezis, do którego teraz zagrałem, z lewej strony Nyon tym razem, jeszcze mam Leitona Bainesa, który odpoczywa, w środku Otamendi, Williamsem, prawa Trippier, środek pomocy Krychowiak, Rooney, w ataku Gray i Jamie Vardy. A chyba jeszcze nie wymieniłem skrzydłowych, jest on Kudu dzisiaj i Zaha. Bocznych pomocników. Także próbujemy. No ten skład mój coraz lepiej wygląda. Jeszcze dużo lepszych zawodników mam na ławce, natomiast ja rotuję składem, odpoczywają. O, nie, źle rozegrałem tu piłkę, przepraszam. Zresztą tak to jest, się trzeba skupić na mówieniu, omawianiu i grze, ale żeby nic z tego nie było. Dobra, mamy piłkę, próbujemy się utrzymać, czy szybko zaatakować. Może szybki atak teraz. Nkudu z Vardym, tutaj Nkudu złamiemy do środka. Zaprosimy jeszcze raz Vardiego do akcji ofensywnej. Tak jest. I strzał. I brama. Piękna brama Jamie Vardy. Indywidualna akcja. No taka dwójkowa z Vardy Nkudu. Natomiast zdecydowałem się na strzał. Zastanawiam się, czy nie wjeżdżać jeszcze. Natomiast ten kąt był chyba odpowiedni do strzału. Proszę popatrzeć. Jakbym się jeszcze bardziej wyrzucił na zewnątrz, byłoby ciężko. Tutaj ze środka bramki. Fajnie. Jest 1-0. Skład mam troszeczkę lepszy niż obecnie gra, natomiast stosuję rotację i niektórzy zawodnicy odpoczywają. Mam jeszcze m.in. Benteke, Sané, Matipa, Bainesa i Kleina. Natomiast oczywiście mój skład wymaga wzmocnień, już niektórzy naprawdę fajny mają skład w FIFA Ultimate Team. Niektórym się już chociażby poszczęściło w paczkach, czy cierpliwie budowali skład. No, teraz mógł mnie przeciwnik skarcić, muszę się skupić na grze. Natomiast ja do tych paczek na razie za bardzo szczęścia nie mam, także próbuję cierpliwie budować zespół, ale oczywiście takim zespołem już można grać solidnie. Można grać, natomiast trzeba grać często dosyć cierpliwie, bo jeśli przeciwnik ma... O, nie, to był miejsce na strzał, jeszcze chciałem próbować szukać gdzieś do grania. Przeciwnik ma szczególnie dobrych obrońców, to czasami kilka tych akcji zaczepnych musimy przeprowadzić, żeby nam się udało zdobyć bramkę. Trzeba być cierpliwym, no skuteczność tutaj jest troszkę moją bolączką. Na początku miałem spore problemy w grze w defensywie, natomiast to się bardzo poprawiło. Jeśli chodzi o grę ofensywną, no to mnóstwo sytuacji stwarzałem w ostatnich meczach, troszeczkę gorzej może z wykończeniem, ale też nad tym pracujemy. Tu proszę popatrzeć, mecz meczowy nierówny, pierwsza akcja ofensywna i bramka Jamie Vardy, dosyć ładnej urody. No, próbuję się utrzymać przy piłce, ja taki jest mój styl gry, próbuję pograć. Ten system 4-4-2 dał mi taką równowagę. Być może go będę jeszcze modyfikował, będę go chciał zmienić w przyszłości, ale ten system obecnie mi bardzo odpowiada. Ośrodkowanie Nkudu, no niestety, lewa noga, nie. Piłka za darmo. Ale trzeba próbować też tych akcji bokiem. Poprawiona w FIFA dośrodkowania. Tu przeciwnik ma problemy ze skonstruowaniem na razie akcji, dosyć solidnie się broni. Ach, nie udało się tutaj Kudu 1-1 wygrać, chyba będę musiał się odczepić od tej lewej strony i trochę spróbować grać drugą. Natomiast ten właśnie, jak wcześniej wspomniałem, 4-4-2 system dał mi trochę takiego balansu. Przeważnie grałem 4-3-3 i tak też zacząłem, natomiast być może jeszcze do niego wrócę, ale ten system 4-4-2 jest o tyle fajny, że jest duża równowaga, jeśli się dziś nie podpalamy oboma środkowymi pomocnikami. I tak, Krychowiak, który jest teraz na ekranach, ustawienia ma dosyć defensywne. Ma zostawać z tyłu, zabezpieczać środek, natomiast drugi środkowy pomocnik, w tym przypadku Wayne Rooney, ma więcej swobody w ofensywie i on kreuje akcję. I to jest wtedy dosyć dobrze wygląda. Jeśli obaj się zapędzają, momentalnie mi się robi dziura w środku. W środku pola. Tam fajnie chyba właśnie Grzesiu Krychowiak mi się podłączył. Chciałem sobie zagrać piłkę prostopadłą do niego, natomiast nie udało się.
Aj, za wolno. Muszę szybciej grać, zdecydowanie. Szybciej, 1-2 kontakty. Jak to Tomasz Hajto lubi mawiać z kija, trzeba będzie więcej na jeden kontakt zagrać, mniej może dryblingu. Ale ciasno jest, przeciwnicy tu już zawodnicy, gracze coraz lepiej grają w defensywie w FIFA 18. Gdzieś to na początku mecze, te, w których brałem udział, były dosyć mocno hokejowe wyniki, teraz już się to poprawiło. No, tutaj proszę popatrzeć, jak wąsko gra przeciwnik. Nie ma dużo opcji grania, ale próbujemy oczywiście przełamać. Czy jakiś strzał z daleka? Nie, chciałem tu jeszcze klepnąć z Grejem. Proszę popatrzeć, jak wąsko. No chyba to jest lek, granie wąsko w defensywie. Nie można gdzieś tam się rozpraszać, gdzieś iść na raz, gdzieś szerzej zawodnikiem za bardzo w defensywie. I chyba najważniejsza sprawa, żeby środkowymi obrońcami za bardzo nie wychodzić do przodu, nie próbować wybiegać z tej linii czterech obrońców. O, za cierpliwie, tu chciałem pograć. Chciałem wciągnąć trochę przeciwnika tymi podaniami, ale on mi odebrał. Natomiast dosyć wolno też przeciwnik buduje akcję, czyli też będzie próbował się utrzymać troszkę więcej przy piłce. No, już byłem blisko przejęcia i trzeba tu będzie tu przejąć. Natomiast jeśli chodzi o moich napastników, no bardzo szybcy i Gray i Vardy. Vardy to skarbie, to chyba najlepszy mój transfer w obecnej edycji. Chyba nawet lepszy od Sané, kosztowali podobną sumę pieniążków. Natomiast Vardy jest chyba bardziej cenny. Jeszcze Sané może nie mam na tyle zdania, bo ciężko mi oceniać w 100%, bo nie zagrałem jeszcze zbyt wielu meczy. A, brawo, Rooney strzał z daleka. Jeszcze nie zagrałem zbyt wielu meczy z Sané, natomiast Vardy już strzelił kilka ważnych bramek. Szybki, dynamiczny, fajnie wychodzi na piłki prostopadłe. Natomiast tu ściągam, proszę popatrzeć, zawodnika blisko, a my sobie dośrodkujemy na krótki słupek, chyba za lekko. Nie za lekko, bramka 2-0. Super, super. I kto? Wspomniany wcześniej Jamie Vardy. Czyli odpłaca się za pochwały. Natomiast na ławce mam jeszcze, w sumie nie na ławce, w głębokiej rezerwie mam obecnie Benteke, który odpoczywa, ponieważ jest kontuzjowany. Ja rotuję składem. Mecze z Benteke wyglądają inaczej. Inny jest zupełnie charakter niż typ zawodnika, niż Gray. Zawsze gra Vardy i razem z nim gra albo King szybki, albo Gray, lub Benteke, który jest naprawdę czołgiem. Bardzo, bardzo dużo wniósł na początku, jak go kupiłem. Silny zawodnik, znamy dobrze Benteke, wysoki środkowy napastnik. On daje możliwości gry na ścianę, więcej gry kombinacyjnej. Bardzo, bardzo fajny zawodnik. Natomiast zastanawiam się tutaj nad Antonio. Kolega, którego poznałem dzięki mojemu kanałowi, Paweł, który obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, polecił mi, także Paweł, serdecznie Cię pozdrawiam i chyba będę polował na Antonio. Co ciekawe, Antonio stał się żywą legendą West Hamu, można powiedzieć, ponieważ zarząd klubu zawiesił replikę jego koszulki na dachu Stadionu Olimpijskiego. I złośliwcy mówią, że jakie czasy, takie legendy. No niestety West Ham ostatnio nie najlepszy okres dla tego klubu i od razu oczywiście internauci nie zostawili suchej nitki na tym fakcie, że akurat Antonio, koszulka Antonio została zawieszona. Oczywiście chyba to nie jest wymierzone w Antonio, ponieważ Antonio wszyscy kibice, o, mój błąd, wszyscy kibice West Hamu kochają. Natomiast gdzieś chyba by chcieli jeszcze jakąś gwiazdkę. Mieli Payeta, Payeta już niestety nie ma, jak wiemy, przeszedł Dimitri Payet do Marsylii. No i West Ham spragniony sukcesów, spragniony europejskich pucharów. Potrzebuje chyba jakiejś takiej większej gwiazdy. Sporo tych transferów było West Hamu niesprawdzonych, natomiast Antonio no, ratuje zespół nieraz w trudnych momentach. Natomiast wróćmy do meczu. Chyba się za bardzo zapędziłem Vardym, no i chciałem zagrać na przeciwuderzenie. Niestety nie do końca dokładnie i Zaha nie oddał czystego strzału. Natomiast proszę popatrzeć, jaki Vardy jest piekielnie szybki, jaki to jest pożyteczny zawodnik. Teraz tu muszę grać uważnie w defensywie, żeby nie stracić bramki. Ogromną satysfakcję sprawiają mecze, w których gram na zero z tyłu. Może się to uda i tym razem.
Natomiast też niedobrze, żeby przeciwnik złapał ze mną kontakt. Natomiast co przeciwnik tutaj kombinuje? Stara się cierpliwie rozegrać piłkę. Szuka luki w obronie. I znalazł chyba. Nie, nie znalazł. Troszkę za wolno chyba przeciwnik zagrał. Doceniam to, że próbował tą akcję budować ziemią, ale chyba troszkę jednak za wolno. Jamie Vardy. No proszę bardzo. Bez żadnego zwodu można wbiec w pole karne. Taki dynamiczny zawodnik, przeciwnik szedł na raz i mamy 3 do 0. Także chyba już sobie zapewniłem mistrzostwo tej ósmej ligi i teraz liczę na szybszy troszeczkę marsz w górę. Mam nadzieję, że w siódmej lidze nie będzie zbyt ciężko. Co by jeszcze wzmocnić? Wspomniałem o Antonio. Zastanawiam się nad nim. Trzeba będzie na pewno wzmocnić nie tylko napad, ale również środek pola. Może się zastanowię nad zmianą systemu w wyższych ligach. Może 4-5-1, który jest dosyć popularny w tej odsłonie gry. No i o, chciałem środek jak profesor zepyt pewnie, ale nie, na szczęście bez konsekwencji. No i próbujemy jeszcze dobić przeciwnika, zdobyć kolejne bramki. No i właśnie środek pola, bo jest Grzesiu Krychowiak, jest Ramsey, jest Rooney, grają zamiennie, natomiast zastanawiam się nad Bakayoko. Chyba wszyscy wyrażają dobre opinie o Bakayoko. Chyba jedyną wadą tego zawodnika to jest strzał na dosyć niskim overallu, na niskim poziomie. Pięknie Rooney, słupeczek. No Rooney jest bardzo pożyteczny. Rooney'a bardzo doceniam, bardzo dużo wnosi do mojej gry. Wszystko ma. Silny, rozegranie, podanie, dośrodkowanie. Grał mnie na środku pomocy. My tu zagramy cierpliwie przez tył. Natomiast taki Rooney i Bakayoko razem, no dobrze to brzmi. No i oczywiście w przyszłości można to jeszcze modyfikować, wzmacniać. Wszystko zależy od finansów, może od szczęścia też w paczkach. Może się uda coś przehandlować jakichś zawodników przy niewielkim, przy odrobinie szczęścia. Troszeczkę źle tak zagrałem, nie książkowo, zagrałem wszerz i z tego może iść kontra. Natomiast jak już wygrywamy wysoko, można próbować różnych wariantów, różnych akcji. Można zagrać przecież ryzykownie, o tak jak teraz. Też znowu niedokładnie zagrałem, ale próbujemy. Silnym podaniem chciałem uruchomić Rooney'a. Widziałem tam wolną przestrzeń. Jakby to podanie doszło, to bym miał sporo miejsca. Proszę popatrzeć, ja spróbuję przerzucić na Nioma. I tutaj a propos Nioma. No mam Leightona Bainesa, który jest bardzo fajnym zawodnikiem. Natomiast docelowo chyba najlepszym zawodnikiem Ligi Angielskiej na lewą obronę jest Rose. Tak się wydaje z Tottenhamu. I chyba prawa obrona to Kyle Walker, natomiast to nie jest ani zawodnik, także na razie trzeba poczekać. Mówię też o wzmocnieniach potencjalnych, o takich zawodników, których mnie będzie po prostu stać, bo wiadomo, że marzy mi się dużo mocniejszy skład w przyszłości, natomiast na razie na takim mnie stać i mogę na razie myśleć o Bakayoko, Rose'ie i Antonio. Natomiast aby ktoś miał jakieś propozycje, to jak najbardziej zapraszam. Też kolega polecił mi, co mnie troszeczkę zaskoczył, chyba do środka pomocy Iborę. Sprawdzę stacy. No, bardzo silny zawodnik, solidny. Natomiast nie grałem nim jeszcze, ciężko mi ocenić. Czy on by pasował do Krychowiaka? Ciężko powiedzieć. Chyba podobna charakterystyka trochę. Może jako zmiennik Krychowiaka bardziej, albo zamiast Krychowiaka. Jedyną wadą, która tak się rzuca w oczy. Fantastyczne oczywiście warunki fizyczne Ibory. Chyba 195 cm, natomiast troszkę wolny. Troszkę wolny, a ja lubię jednak, Grzesiu jest dynamiczniejszy w środku pola. A to nam jest potrzebne też do odbiorów. Żeby gonić tych dynamicznych środkowych pomocników przeciwnika. Już niektórzy się dorobili fajnych kart, chociażby grając ostatnio z przeciwnikiem, który już miał i Bakayoko i Eriksena w środku. Nie pamiętam, kto tam grał trzeci, ale fajnie, fajnie naprawdę to wyglądało. Bakayoko, no nieoceniony w defensywie, natomiast Eriksen, te strzały, no doskonałe. Tak jak to wygląda na żywo, czy w reprezentacji, czy w Tottenhamie, no Eriksen jest magiczny w grze. 87, a jeszcze proszę, na pewno należy założyć, że widzą karty specjalne. Chyba spalił, przeciwnik spalił. Ja tu się zagaduję, trochę przyspałem, ale pewne prowadzenie 3 do 0. Prawdopodobnie się skończy na 0 z tyłu. No to obraz, zagramy dłuższą, chyba już wtedy sędzia skończy ten mecz.
No, udało się dociągnąć do końca, to 3-0, pewne zwycięstwo, awans do wyższej ligi, po słabszym troszeczkę początku w Ultimate Team w tym sezonie, teraz idę w górę, jestem na dobrej drodze, wszystkim Wam tego serdecznie życzę. Jeszcze może zerkniemy rzut okiem na oceny, no tu oczywiście Vardy, ale najbardziej mnie zawsze interesują statystyki, zwracam na to mocno uwagę. Jest, proszę, zarobiłem troszeczkę na tym mistrzostwie, może trzeba będzie już dokonać jakichś zakupów. No tutaj dla mnie ważne jest zawsze posiadanie piłki, ponieważ jest to dla mnie chlubą. Ja akurat lubię, to jest mój styl gry. Niektórzy grają z kontrataku, trzeba to oczywiście poszanować. Natomiast ja lubię się utrzymać przy piłce. Strzały 9 do 7, posiadanie piłki, wysokie przejęcia. No fajny mecz, fajny, solidny mecz. Czekam na następne mecze w następnej lidze, w lidze siódmej. Liczę na szybki awans. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za uwagę. No i słyszymy się niebawem. Wszystkiego dobrego. Jeśli Wam się podobało, to proszę łapkę w górę o ewentualną subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie.